Wysoka Izbo, zgodnie z prawem o ruchu drogowym, żeby pojazd wykonywał przejazd uprzywilejowany, musi mieć dwa atrybuty. Znak błyskowy i znak dźwiękowy. Przy znaku dźwiękowym nie jest to przejazd uprzywilejowany. Tego oczywiście nie widać na zdjęciu z fotoradaru, który uwiecznia fotoradar. Natomiast jeżeli sygnał obrotowy, sygnał jest uwidoczniony w postaci błysku i to zazwyczaj widać na zdjęciu uwiecznionym przez fotoradar, w takich przypadkach się absolutnie nie wysyła żadnych zapytań. Jeżeli chodzi o obciążenia administracyjne, to tu można mieć oczywiście pytanie do właścicieli takich pojazdów, jak oni sobie radzą. W większości przypadków systemy powiadamiania ratownictwa medycznego są zautomatyzowane. I według naszych informacji takie raporty o tym, kiedy dany pojazd wyruszył w trasę do wypadku, woził rannych, jest w systemie wszystko zarejestrowane. Tak samo są rejestrowane przypadki, kiedy taki pojazd nie porusza się jako pojazd uprzywilejowany, a na przykład jedzie zatankować paliwo czy jedzie do warsztatu. Wszystkie kartoteka danego pojazdu, karta pojazdu, wszystko rejestruje. Także można określić momenty, w którym takie pojazdy wykonują przejazdy uprzywilejowane. To zależy tylko od właściciela takich pojazdów, jak szybko jest w stanie udostępnić danych. Tak jak powiedziałam na początku, generalny inspektor transportu drogowego nie nakłada kar, czeka na wyjaśnienia i oczywiście mając na uwadze terminy, które są podane, terminy funkcjonowania Poczty Polskiej lub innych operatorów pocztowych, te terminy są dosyć duże. Przy dzisiejszych środkach komunikacji można również składać wnioski o przedłużenie terminu i tak jak powiedziałam, z naszych informacji przekazanych przez Inspekcję Transportu Drogowego, w 99,9% takie wyjaśnienia są przekazywane i mandaty nie są nakładane. Dziękuję bardzo.